Cześć, Mateusz z tej strony, animator z pasją. Zapraszam Cię na kolejny odcinek na kanale. Dzisiaj ulubiona seria zabaw chustą animacyjną. Tym razem nie mam chusty przy sobie, a mam tablicę i opowiem o 10 zasadach takiej bezpiecznej zabawy. Mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe. Gdybyście mieli jakieś pytania do tych moich, można powiedzieć, przemyśleń, porad, to zachęcam do sekcji komentarzy. No i oczywiście też zachęcam do subskrypcji kanału i sprawdzania innych filmów, w których się dzielę różnymi pomysłami, inspiracjami, poradami, w jaki sposób spędzać czas z dziećmi, w jaki sposób pracować z grupą dzieci. Zapraszam do odcinka. Dzisiejszy odcinek to takie jakby dwie części, a więc przygotowanie do zabawy i już te zasady, które stosuję w trakcie zabawy. Zacznijmy więc od przygotowania. Punkt pierwszy, miejsce za chustą, a więc jak już rozłożymy chustę i mamy uczestników zabawy, no to musimy sobie znaleźć miejsce do wspólnych działań. Ja staram się zawsze, aby było sporo miejsca za chustą, dużo biegamy, dużo wybiegamy spod chusty, dużo operujemy za chustą, bieganiem, zabawami ruchowymi, więc dobrze, aby te 2, 3, 4 metry były zawsze dostępne. Staram się, aby nie było blisko jakichś mebli, jakichś szaf, filarów, jeżeli bawimy się na zewnątrz, aby nie było słupów, drzew, żeby po prostu było swobodnie i dużo przestrzeni. Oczywiście, gdy nie mamy na to możliwości, to staram się w jakiś sposób dostosować zabawę do miejsca. Punkt numer dwa, przestrzeń w górę, a więc jeżeli mamy przestrzeń za sobą, no to przestrzeń w górę również. A więc staramy się, aby nie być przy jakichś lampach, przy jakichś kloszach, gdzie mamy blisko do obrazów, bo jak wiadomo, dużo zabaw na chuście polega na podrzucaniu różnych naszych małych rekwizytów, jak piłki, kuleczki, balony, maskotki, więc aby się to nigdzie w górze nie zawiesiło, nie zepsuło, a bo na przykład też staram się patrzeć, czy nie ma jakichś kabli, sznurków, właśnie po to, żeby ta zabawa była swobodna i też dzieci się dobrze bawiły. Punkt trzeci, miękkie podłoże, a więc staram się zawsze wybierać takie miejsce, gdzie jest jakiś dywan, jakaś wykładzina, wybierać salę gimnastyczną, która na przykład ma miękkie podłoże, a uciekać od tych takich betonowych nawierzchni, od kafelków, od jakiegoś twardego parkietu, no bo jak wiemy, też dużo na chuście siadamy na górze, chodzimy pod spodem na czworakach, czołgamy się, różne są przechodzenia, biegania, więc warto, aby dzieci też czuły się komfortowo i na przykład nie obdzierały sobie kolan czy spodni. Punkt czwarty, trzymanie za uchwyty. Należy dzieci troszkę poinstruować, jak trzymać chustę, aby nie trzymać pod chwytem, tylko na chwytem, aby łatwo było można w każdym momencie ją puścić, kiedy coś będzie, ktoś pociągnie i druga osoba właśnie będzie miała jakoś trudniej. Staram się oczywiście, aby każde dziecko trzymało ten uchwyt, ale jeżeli mamy dużo więcej dzieci, no to w jakiś sposób możemy, żeby delikatnie chwyciło za nie uchwyt, tylko za chustę, ale też pamiętać o tym, aby te ręce też mogły swobodnie się oderwać od chusty, aby gdzieś nie wplątywać ich pod spód, nie łapać od spodu za te uchwyty. Punkt piąty, odpowiednie naciąganie chusty. Jak wiemy, dzieci lubią się też przyciągać, naciągamy, żeby na przykład kuleczka wpadła do środka, no to staramy się też powiedzieć dzieciom, aby ta chusta nie była tak mocno naciągnięta. Bardzo dobrze, jak jest taka tafla czysta, ale też w miarę równo mają wszyscy ciągnąć. Jeżeli ktoś ciągnie strasznie mocno, to ta chusta może się jakby tak naprężać, no i wtedy dla niektórych może to być niekomfortowe. A jeżeli chodzi też o trzymanie chusty, to zapomniałem Wam powiedzieć, że dobrze też jest, jak dzieci właśnie podobnego wzrostu są blisko siebie. Jeżeli mamy jakieś małe dzieci i duże, to staramy się my być przy tych mniejszych dzieciach, że jakby mocne było pociąganie i trzymanie chusty, to temu młodsze dzieci po prostu wyrywa jakby to trzepotanie, więc staramy się też ten wzrost jakby ograniczyć. Punkt numer 6. To jest pokaz zabawy. Staram się zawsze, oprócz omówienia, pokazać zabawę, zwłaszcza kiedy jest jakieś przebieganie, obieganie, jest wchodzenie do ośrodka, żeby dzieci już wiedziały, w jaki sposób bezpiecznie to zrobić. Ważny jest pokaz taki, żeby dzieci wszystkie widziały, a więc punkt siódmy będzie słuchanie w ciszy. Staramy się, jak już dzieci się dobrze bawią, staramy się jakby co jakiś czas zahamować zabawę, aby też ta energia troszkę się dzieci wyciszyły i żeby można było im opowiedzieć właśnie o kolejnej zabawie. No i ważne, aby każdy wiedział, co, jakie ma zadanie. Bo jak wiemy, chusta bardzo dobrze działa na współpracę i integrację całego zespołu, który się bawi.
Punkt ósmy będzie bezpiecznie na chuście. Bardzo ważna rzecz, jak już bawimy się i dzieci mają wejść na chustę, aby wszystkie dzieci położyły tą chustę jednocześnie, aby nie było jakiegoś podnoszenia i w trakcie przejścia, żeby dziecko się nie potknęło o tą chustę, żeby ona nie była w górze, czyli zawsze staram się położyć na samą ziemię. Jak wszyscy położą, dopiero osoba wchodzi, a po zabawie też tak samo czekam, aż wszyscy położą i prosimy, żeby wtedy dziecko wyszło. Staramy się zawsze patrzeć. Jeżeli ktoś za szybko chce wejść, jakoś szybko zareagować. Bezpiecznie pod chustą. Podobnie staramy się powiedzieć dzieciom, aby te mocno nie falowały w dół, jeżeli ktoś jest pod chustą. Ten napór, siła nie jakoś nie uderzała o właśnie dzieci, które biegną. Zwłaszcza przy zmianie kolorów, przy zmianie jakby jakichś numerów wchodzenia pod chustą, to się często zdarza. Staramy się też o tym dzieciom powiedzieć. No i co najważniejsze, jest bezpiecznie pod chustą, to znaczy, że oczy mają być otwarte i dzieci mają patrzeć, gdzie kto idzie. Czasami nawet stosuję tak, żeby dziecko na chwilę wbiegło, jeden, dwa kroki, popatrzyło, gdzie druga osoba biegnie pod chustą i dopiero wtedy ruszyło, a nie biegało, można powiedzieć tak, na oślep. No i zasada dziesiąta to będzie hamowanie zabawy, czyli jeżeli widzimy, że ktoś idzie w złym kierunku, jakieś dziecko zbyt mocno reaguje, zbyt mocno się bawi, można by tak powiedzieć, no to trzeba zatrzymać to, aby się wszystko wyrównało, aby dzieci też się troszkę uspokoiły. No i wtedy pamiętajmy o tym, że to też często pomaga naprawie zabawy. Okej, to chyba wszystkie 10 punktów. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy krótki odcinek. Jeżeli chcecie, abym pokazał te pomysły przy kolejnych jakby zabawach z chustą, to napiszcie o tym w komentarzu. Zachęcam do oglądania innych filmów na kanale. No i oczywiście tutaj już wyświetlają Wam się filmy z pomysłami na zabawy, do których bardzo mocno zachęcam. A za dzisiaj dzięki. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia wkrótce. Cześć!